jakich mężczyzn wolicie, za włosioną klatą czy nie? Ale w ogóle o co chodzi? Znaczy, grunt, żebyś nie golili. Raczej nie. Nie golili. Nie golili. Klaty nie. No nie. Bez owłosienia na klacie, zdecydowanie. Bez. Nie owłosione klaty. Zdecydowanie bez. Nie ma różnicy, zależy jak wygląda chłopak. Jak jest fajny, to nie, niczym nie przeszkadza. A jak jest tych włosów trochę za dużo, to co wtedy? Przeżyję. No zależy co to jest za dużo. Jeżeli jest ich bardzo, bardzo dużo, że się można zaplątać, to lepiej coś z tym zrobić chyba. Za dużo owłosienia nie jest za dobre, ale też jak facet się za bardzo depiluje, to i nie jest to naturalne. Nie może to być męski, więc musi być trochę owłosiony, nie może być metroseksualny, przynajmniej dla mnie. No, może inne kobiety myślą inaczej, ale dla mnie ma być męski. Jeżeli nie ma włosów, to bez włosów, a jeżeli ma, no to już trudno, niech dostaną. Facet ma być naturalny, tak? Jeżeli facet spędza więcej czasu w łazience niż ja, to jest źle.